Poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 9.15 temat dla reportera. Jest już 15 minut po 9 i zaczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Dzisiaj wyjątkowo bez Leszka Wspaniałego. Leszek dzisiaj pracuje w terenie, w Polkowicach aktualnie, ale ja wszystkie tematy zanotuję i naszym reporterom przekażę, więc zapraszamy. Audycja się odbywa, można zatelefonować pod numer 726 114 114 i zgłosić temat, który waszym zdaniem wymaga interwencji dziennikarzy Radia Elka. Zachęcam i zapraszam. Dzień dobry, trzeba nie mnie dzwonię z Lubina. I byłem wczoraj tutaj, no ze sportowej dzwonię, tu jest Biedronka na sportowej. Proszę panią, miałbym taką prośbę, gdybyście mogli podjechać tutaj zobaczyć, bo tu też jest, ten paczkomat. Co oni tam zrobili z trawnikami, no to jest masakra, proszę panią. To jest coś nie do pomyślenia. Jeszcze wczoraj wychodzę ze sklepu i chciałem, znaczy się w polo. I chciałem przejść, nie, bo stanął poprzed chodniku, na chodniku, i pytam się, jak mam przejść tego pana, nie? On wie, że go to nie obchodzi, bo on jest w pracy, mogę sobie przejść tam dookoła, to auto minąć i samo, no, po błocie. Jest no strasznie, co oni zrobili z tym trawnikiem tam. Przed polo, tam jest taki paczkomat. Jeżeli byście mogli państwo podjechać, zobaczyć, jakoś to tam interweniować czy coś, no bo to jest szowiec, co tam narobione jest. Ale chodzi o to, że trawnik jest zdewastowany w okolicach tego sklepu, tak, i paczkomatu, tak? Tak, przy samym tym, tak, przy polu, to na ulicy Sportowej to tam jest. Ulica Sportowa w Lubinie. No jest tak poniszczony, że no, takie kolejne, no było to normalnie bagno zrobili. Ale rozumiem, że na tym trawniku parkują samochody i poniszczyły ten trawnik, nie, tak? Nie. Oni tam parkują i jak rozładowują te paczki, wie pani? Aha, rozumiem. Czyli osoby, które przewożą paczki do tego paczkomatu, niszczą trawnik, tak? Tak, no tam są takie dwa trawniki, to przydziela chodnik, nie, to nie na tym chodniku, poprzek, nie ma jak przejść, no normalnie dzika Arizona tam jest. Strasznie, no, dzika Arizona w Lubinie na Sportowej, tak? Tak, no tutaj z tego, nie? Jak ja mówię, jeżeli byście mogli państwo podjechać, zobaczyć, jakoś interweniować, no bo mówię, no straszne, tam zrobili bagno. Dobrze, temat zanotowany. No, bardzo bym prosił. W porządku. Bardzo dziękuję za telefon. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę i do usłyszenia. 726 114 114. Pierwszy temat w dzisiejszej audycji z Lubina. Zapraszam, zachęcam. Temat dla reportera trwa do 9.30. Dyżuruję przy telefonie 726 114 114. Pod ten numer można zadzwonić. Dzień dobry pani. Z jakim tematem pan do nas dzisiaj dzwoni? Proszę panią, ja popieram tego pana, co przed chwilą dzwonił. To jest masakra, to co tam zrobili ci kurierzy. Czyli mamy potwierdzenie, że dzika Arizona, jak poprzedni słuchacz to nazwał. Proszę panią, gdyby pani przyjechała, no pani może nie, ale któryś z reporterów i zrobił zdjęcie, to by pani nie uwierzyła, co tam zrobili. Całkowicie popieram tego pana, że ktoś powinien się tym zająć wreszcie i coś tam zrobić. A skoro kolejna osoba do nas dzwoni z tym tematem, no to podjedziemy. Któryś z reporterów podjedzie, na pewno zrobi fotki i zobaczymy, jak to faktycznie wygląda. Bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. To dobrze, jak też jest odzew od innych słuchaczy, którzy potwierdzają słowa innych. Zachęcam również. 726 114 114, jak na razie mamy jeden temat dzisiaj. Czekamy na kolejne oczywiście. 726 114 114, to numer do nas na antenę. I właśnie pod ten numer dzwoni do nas kolejna osoba. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja chciałem pozdrawić słuchaczy i... Bardzo lubię słuchać waszego radia. No to bardzo mi miło i bardzo dziękuję za to. I lubię pani głos. Pana. Dziękuję. Bardzo się cieszymy, że lubicie nasze głosy. Również pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. No proszę, takiego miłego telefonu. Nie spodziewałam się, taka niespodzianka. I kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tu jestem z powiatu głogowskiego.
A konkretnie chodzi mi o Przedmoście. Ja mam prośbę. Proszę u siebie ściszyć radio, to będzie nam łatwiej rozmawiać. I proszę słuchać mnie w słuchawce, a nie w radiu. Chodzi mi konkretnie o ulicę Krótką, ponieważ tam są takie momenty, że tam są rajdy samochodowe, nie idzie wytrzymać ani w nocy, ani w dzień. Ja bym prosiła Radę Gminy, żeby się do tego ustosunkowała i jakiekolwiek zabezpieczenia progi założyła na nawierzchnię jezdni, żeby było bezpieczniej. Ponieważ jest nie do wytrzymania, jak niektóre samochody jeżdżą, jest opętane. Niebezpiecznie? Pewnie trudno przejść przez drogę, skoro... No, owszem, ale też nawet czy zwierzęta, czy cokolwiek, no masowo giną, po prostu masowo giną. Są takie rajdy samochodowe niektórych osób, że to jest no, nie do pojęcia jednym słowem. Mhm. No dobrze, to mamy temat zanotowany. Myślę, że warto... To jest Przedmość, gmina Głogów, żeby się oni wzięli za coś. Ponieważ wiem, bo widzę, cały czas jeżdżą, to przeproszeniem dupy wożą, ale nic, jakiejkolwiek ingerencji z ich strony nie ma. Dobrze, dziękuję za ten temat. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Temat zanotowany. W takich sytuacjach warto też korzystać z mapy zagrożeń i tego rodzaju, no właśnie, niebezpieczeństwa umieszczać, zgłaszać policji. Wtedy, jak sądzę, pojawiają się częściej patrole, więc można też z takiej możliwości skorzystać. To taka moja podpowiedź, ale temat zanotowany. A teraz kolejna osoba do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę pani, ja tym samym tematem dzwonię, co dzwonił pan z Lubinia. O proszę. Trzecia osoba. U nas w Głogowie, na Koperniku, przy polo, jest ta sama sytuacja. Tam jest rozjeżdżona trawa wzdłuż, a na szerokość to chyba z 1,5 metra. Proszę też, bardzo proszę, żeby ktoś przyjechał, zobaczył. Koło polo, tutaj jak jest, to jest ulica wzdłuż Wojska Polskiego. Mhm. Po prawej jest Biedronka, po lewej jest polo. Proszę przyjechać. Ci sami, nie wiem, czy ci sami panowie też tak zrobili z trawą. Ja właśnie wczoraj tamtędy szłam, mówię, Boże, co tu się stało, kto tu jechał? A oni właśnie tam mają paczkomat przy polu i to samo zrobili tu na, u nas na Koperniku. No proszę, historia się powtarza, ale w innym po miejscu. Po prostu jest błoto, czarne błoto. Tak rozjeżdżili samochodami. Ja nie wiem, że ci z polu nie widzą, żeby to zgłosić. Ja właśnie chciałam nadmienić ten temat, bo pan nadmienił w tym, w Lubiniu, a ja tutaj dzwonię, żeby po prostu tu sprawdzić też. Osiedle Kopernik... Naprawdę. Osiedle Kopernik przy polo. Paczkomat również i tam trawnik. Tam jest paczkomat i oni właśnie to samo zrobili tutaj. No to jest bardzo ciekawe, skoro w innym miejscu powtarza się historia. Bardzo dziękuję za ten telefon. Może się okaże, że jeszcze w innych miejscach zdarzają się takie sytuacje. Być może. Nie wiem, gdzie są paczkomaty, ale tutaj właśnie jest paczkomat, bo ile razy widziałam, jak przewożą, odwożą, ale jakoś tak nie było widać. A teraz jest po prostu zrobione błoto. Oni przyjeżdżają wzdłuż polo, sobie, tam nakręcają i z powrotem wyjeżdżają. Aha. Może po pani telefonie jeszcze jakaś osoba zgłosi się z takim niemal identycznym tematem. Bardzo dziękuję w takim razie i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Również życzę udanego dnia i do usłyszenia. 726 114 114. Jeszcze czekam na telefony, bo jeszcze mamy 5 minut do końca audycji, więc można zadzwonić i można podać swój temat. No i dzisiaj powtarza się temat, ale jak się okazuje, nie tylko w jednym miejscu. 726 114 114. Kolejna osoba do nas dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Polkowic, proszę panią. Mhm. Ja już zgłaszałam do was w sprawie budynku przy ulicy Dąbrowskiego 27 A i B. Proszę panią, tu mieszkają starsze osoby, które mają 80 coś lat. Palimy w piecach. Jest tragedia. W komórkach się leje. Wszystko się zapada. Nikt nie interweniuje w tej sprawie. Zgłaszamy do burmistrza. Chodzimy, piszemy i nikt na to nie reaguje. Prosimy o jakąś pomoc. Pani wspomniała, że już zgłaszała u nas ten temat w radiu. Tak. W takim razie proszę się jeszcze uzbroić w cierpliwość, ponieważ Leszek Wspaniały już mi podawał informację, że wszelkie ostatnie tematy zostały już wszędzie zgłoszone i czeka na odpowiedzi, więc dobrze. W poniedzieli proszę słuchać tematu dla reportera i mam nadzieję, dobrze, że w poniedziałek, może w środę jakieś już informacje na ten temat będą. Dobrze, dziękuję pani ślicznie, życzę miłego dnia. Również życzę miłego dnia i serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę, zdrówka przede wszystkim i wszystkim życzę bez wyjątku, bo to zdrowie przecież takie bardzo, bardzo ważne. 726 114 114. Jeszcze jeden telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja z Głogowa dzwonię. W sprawie to nie pan z paczkomatu, którą jeździł, tylko pan z apteki. Pan za paczkomatu widziałam, staje z boku, także on po trawniku nie jeździ. Tylko pan, co przyjeżdża do apteki. Nie objeżdża w koło, tylko przez trawnik. Pani mówi o tym miejscu w Głogowie na Koperniku przy Polo, tak? Przy Polo, tak. Mhm. I pani twierdzi, że to jest klient apteki, czy osoba, która w tej aptece pracuje? Nie wiem, czy przywozi leki, czy coś, bo on byłam, akurat przede mną przejechał, ja szłam do Polo, a pan przede mną przejechał przez trawnik do apteki. Mhm. Może jest tak, że po prostu... To nie pracownik, pracownik raczej. Mhm. Może jest nie, tak, że więcej osób w ten sposób się zachowuje. Nie klient. Mhm, okej. Okay. No dobrze, no to... Klient staje na parkingu i idzie do apteki. To był taki, no, jak Nyska, coś takiego, o taki samochód. Taki większy samochód. Miło, że tak pragniemy, żeby było zielono wokół nas i żeby te trawniki nie były niszczone. Kolejna osoba do nas dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodzi o paczkomaty, nie? To na ulicy Saturna, na Koperniku, to samo się dzieje, proszę panią. I niech nikt nie opowiada, że ktoś inny. Ci z paczkomatu wjeżdżają na trawy, bo im wygodnie. Są kolejny na ulicy Saturna przy bloku numer 76. Niech podjedzie, ktoś zrobi zdjęcia. Tam niedługo to będzie można kartofle wsadzić tych rodlinę. No to jest, jak to się mój ten pan powiedział, Aldorado, nie? Dziękuję, do widzenia pani. Jeszcze tylko dla potwierdzenia. Ulica Saturna, blok 76 na tej wysokości. 76, tam paczkomat stoi. Dobrze. Przy jakimś tam kiosku czy czymś, nie? No to dużo lokalizacji mamy, żeby zrobić zdjęcia. Bardzo dziękuję za ten telefon. Kartofle będzie można wsadzić niedługo. Taka prawda. Dziękuję, do widzenia pani. Również dziękuję i serdecznie pozdrawiam. I do usłyszenia. No i mamy już 9:30 punktualnie. Telefon za telefonem. Gorąca linia dzisiaj. No bardzo miło, że zadzwoniliście. Dzisiaj kręciliśmy się wokół jednego tematu, ale okazuje się, że powtarzalny temat nie w jednym miejscu, ale w kilku miejscach, więc trzeba będzie się tym na pewno zainteresować. Dziękuję za wszystkie telefony i na kolejny temat dla reportera zapraszam w poniedziałek. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 9:15 temat dla reportera.